Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na szczególnym studium Słowa Bożego, Pisma Świętego. Nie tak dawno rozpoczęliśmy nowy kwartał i nowe zagadnienie, które będziemy rozważać przez całe 3 miesiące. Głównym tematem naszego rozważania jest ożywienie i reformacja. Bardzo istotny temat, który dotyczy naszego wzrostu duchowego. Dzisiaj wspólnie ze mną jest Marian, Maria i Kasia. I wspólnie będziemy rozważać Słowo Boże, bardzo istotne zagadnienia dotyczące ożywienia i reformacji. Tak jak zawsze to czynimy, będziemy chcieli prosić naszego Boga, aby przejął kontrolę nad naszym rozważaniem, aby poprowadził to studium i abyśmy ze Słowa Bożego wydobyli to, co jest najistotniejsze, najważniejsze w naszym duchowym życiu. Pomódlmy się. Drogi nasz Boże, jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że Ty dajesz nam swoją miłość, za to, że dałeś się poznać nam. Bardzo proszę Cię teraz o to, byś wyciszył nasze serca, nasze umysły, tak by Duch Święty, którego wierzę dajesz i chcesz dać nam w tej chwili, prowadził nas. Proszę o to, by to studium Słowa Bożego mogło wnieść bardzo wiele w nasze życie, by zapadło w naszych umysłach, by to, co chcesz przekazać nam, było jasno i wyraźnie postawione. Proszę Cię o Twoje prowadzenie od Ducha Świętego w imieniu i w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Moi drodzy, bardzo się cieszę, że będziemy wspólnie dyskutować, rozmawiać na bardzo, bardzo elementarny, podstawowy temat, jakim jest modlitwa. Tytuł naszej lekcji brzmi Modlitwa pulsem ożywienia. Ja bym to troszeczkę zmodyfikował. Modlitwa impulsem do żywienia. Moi drodzy, ja chciałbym z wami porozmawiać jako z przedstawicielami bardzo różnych, że tak powiem, przedziałów wiekowych. Tutaj jest Marian, który ma pewne doświadczenie życiowe, ma doświadczenie również stażu w Kościele. Jest Kasia, mam nadzieję trochę młodsza. Ja też mam nadzieję trochę młodszy. Będziemy mówić praktycznie o modlitwie. Co nam daje modlitwa w naszym życiu i czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Przypomnę, że zaczęliśmy kwartał mówiący o ożywieniu i reformacji. Bardzo istotne zagadnienie. Z czym nam się kojarzy sprawa ożywienia? Bo my w sensie religijnym, chrześcijańskim, my często mówimy, dyskutujemy na temat ożywienia, ale ktoś, kto chociażby w tej chwili może nas oglądać, co to jest ożywienie w tej sferze, w tym obszarze religii? Jak byśmy zdefiniowali? Ożywienie, tak uważam, że jest pewne działanie. Bo skoro tu jesteśmy przykładowo wszyscy razem, a nikt nie będzie mówił, nie ma ożywienia. Ale nagle Krzysiek mówi coś, Kasia mówi, Maria, ja i powstaje ożywienie, prawda? A tu chodzi o ożywienie duchowe. Także Bóg pragnie, aby nas ożywić. W jaki sposób? No przez nasze pozwolenie, aby Duch Święty działał na umysły nasze, a w ten czas zobaczymy sami, że będzie wielkie ożywienie, tylko pozwólmy Duchowi Świętemu, aby działał w nas i przez nas. Dziękuję bardzo. Kasiu. Ja tak sobie myślę, że zapytałeś, z czym się nam kojarzy. I mi się tak pierwsze nasunęło z taką łącznością między mną a Bogiem. Bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie ożywienia, kiedy nie jesteśmy blisko Boga. I myślę, ożywienie to tak trochę brzmi tak jakby coś miało nie być i nagle jest, a generalnie ono powinno być cały czas w naszym życiu, ale kojarzy mi się raczej z relacją między Bogiem a mną na przykład, tak? Mhm, dziękuję.
Dla mnie ożywienie kojarzy się z pewnym impulsem do działania. A jeżeli jest ożywienie, to wcześniej jest jakaś stan letargu, martwy stan, bez aktywności, bez działania. Ożywienie to jest danie pewnego impulsu, jakiegoś działania i organizm zaczyna funkcjonować, jego funkcje życiowe zaczynają działać. Na poprzednim studium z ubiegłego tygodnia była mowa na temat tego, że jesteśmy zimni albo gorący, albo letni. Wyplujecie z ust moich, kiedy będziesz letni. No więc właśnie ten stan jest stanem takim, który bardzo sprzyja, jest, dla takiego stanu jest bardzo potrzebne ożywienie, żeby z tego stanu wyjść. I ostatnio bardzo dużo mówi się na temat Laodycei, kościoła laodycejskiego, czasów ostatecznych, w jaki wstąpiliśmy. Mówimy, że wszystko posiadamy, dobrze nam, a tymczasem Pan Jezus mówi, że wyplujecie z ust moich, żebyś był zimny albo gorący. No więc ten stan, w jakim jesteśmy, jest stanem, z którego powinniśmy wyjść czym prędzej i potrzebne nam są właśnie takie impulsy do tego, żeby... Dziękuję, Mario. Dziękuję bardzo, że przypomniałaś pewien temat, który rozważaliśmy tydzień temu, że rzeczywiście Księga Apokalipsy bardzo ogólnie nam przedstawia stan Kościoła w różnych okresach czasu. Na podstawie 7 listów do 7 zborów, które tam gdzieś w Azji zachodnio-południowej umiejscowione były, przez te poselstwa przekazał również Pan Bóg swoje poselstwo do Kościoła różnych okresów i tym samym do nas. Mario, wspomniałaś o zborze laodycejskim, który jest ostatnim zborem i reprezentuje lud końca przed przyjściem Jezusa Chrystusa, inaczej lud sądu. Rzeczywiście świadek wierny i prawdziwy stwierdza, że stan zboru laodycejskiego, kościoła Laodycei jest bardzo, bardzo żałosny. I to nie jest moja opinia, ani twoja, Mario, czy Mariana, czy Kasi, ale to jest opinia świadka, który jest wierny i prawdziwy, który zna uczynki. Nasze uczynki, nasze życie, nie tylko w Kościele, ale nasze życie prywatne. Nasze życie tam, gdzie nikt nas nie obserwuje, jest Bóg, który to wszystko widzi i On mówi, ja wiem. Ty nie graj innej roli. Wiem, jaki ty jesteś. Nie udawaj. Rzeczywiście Kościół Laodycei potrzebuje ożywienia, impulsu do życia. Z drugiej strony potrzebuje też reformacji. Jak my byśmy zdefiniowali reformację? Ożywienie i reformacja. Co to jest reformacja? Trzeba będzie wprowadzić konieczne zmiany. Reformacja zawsze wiąże się ze zmianami. Pięknie, bardzo dziękuję. Chodzi o bardzo praktyczny wymiar, bo często reformacja to znów się nam z jakimś okresem czasu historii chrześcijaństwa kojarzy. No reformacja, no to było jakieś coś, jakieś wydarzenie w historii, które coś zrewolucjonizowało, zmieniło świat chrześcijański. Reformacja to powrót do pewnych, powrót do pewnych rzeczy, tak? Zaistniałych już. To jest reformacja. Może lub reorganizacja pewnych naszych zwyczajów. Nie tylko światopoglądowych, nie tylko naszych przekonań, ale reformę życia. Zmiany stylu życia. Ktoś kiedyś powiedział, że zasiej czyn, zbierzesz zwyczaj, zasiej zwyczaj, a zbierzesz charakter. Zasiej charakter, a zbierzesz przeznaczenie. Wszystko zaczyna się od naszych drobnych rzeczy, które kształtują nasz charakter i nadają kierunek naszemu życiu. Ja powiedział, Maria, że reformacja, zmiana, prawda? I wiemy, że nie wszystkim się może zmiany podobają. Ale jednak Pan Bóg chce, aby w Jego ludzie, w Jego Kościele nastąpiła właśnie ożywienie, powiedziałeś, właśnie ten impuls, tak?
I po to właśnie tu jesteśmy, aby mówić o tym impulsie. Jeżeli ma być reformacja, to przede wszystkim, dobrze wiemy, zaczyna się od każdego z nas. Wiem, jaki byłem kiedyś, wiem, jak jestem dzisiaj. I co powiedziała Maria, prawda? O tym zimnym, gorącym, letnim. Każdy z nas powinien odczuwać to, w jakim, kim on jest dzisiaj. I teraz ta zmiana, aby była w nas na lepsze, to jednak Duch Święty musi w nas działać. I to bardzo działać. A wtedy zobaczymy sami, że będą szybko zmiany. Dziękuję. Marianie, powiedziałeś, że Duch Święty na nas działa. Jeżeli Duch Święty będzie na nas działał, tak jakby nie działał. Czy on nie działa, czy działa? On działa, ale chciałby jeszcze więcej przez nas działać. Wiemy, że za dni apostołów oni byli zebrani, oczekiwali na wylanie Ducha Świętego, prawda? I od tego czasu, ale oni czekali i modlili się. Nasze zbory też powinny być bardziej rozmodlone. Czyli... Na ten temat dużo mi jeszcze opowiadał, ale może nie chcę. Apostołowie czekali na to wolanie Ducha Świętego i od tamtego czasu Duch Święty jest w Kościele. Jest w nas, prze nas, koło nas. Ja może potem jeszcze powiem taki wierszyk, jeżeli będzie ku temu mowa, dobrze, na temat Ducha dobrze, Świętego. Dobrze, dziękuję. Ale rozumiemy, że Duch Święty cały czas działa na przestrzeni całej historii ludzkości. I działa na ludzi wierzących, i działa na ludzi niewierzących. Duch Święty, on działa na nasz umysł, na nasze władze poznawcze, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe, jak to Biblia mówi. I działa na tyle, na ile mu pozwolimy działać. W tym chyba jest problem. Myślę, że dochodzimy do bardzo ważnego zagadnienia, którym zajmuje się dzisiaj lekcja, dzisiejszy temat, na temat modlitwy. Duch Święty cały czas działa, tylko problem, czy my pozwalamy Duchowi Świętemu działać. Ja chciałbym, abyśmy popatrzyli na zagadnienie modlitwy bardzo praktycznie. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy modlitwa ma w ogóle jakiś sens. Przecież Pan Bóg o wszystkim wie. Czy my musimy coś jeszcze Go informować o pewnych sprawach? Mówić, czasami ludzie, przepraszam za określenie, prawią kazania Panu Bogu. Niektórzy mają zwyczaj powtarzania modlitw, jedną formułę i powtarzają wielokrotnie, 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 wielokrotnie i w ten sposób wyrażają swoje myśli. Co jest istotą modlitwy? Chciałbym, abyśmy za chwilę poruszyli to bardzo istotne pytanie. Po co jest potrzebna modlitwa? Jak myślisz? Czy jest w ogóle potrzebna? Modlitwa, wiemy, rozmowa, prawda? Rozmowa teraz, my przykładowo ze sobą rozmawiamy, to jest taki dialog. A z Bogiem to jest modlitwa. I to jest bardzo ważne, aby w tej modlitwie poznałem Boga, przez Boże Słowo, i Boga wywyższa. Dziękuję Mu za to, co dla nas uczynił. Dziękujemy Mu za to, co jeszcze w życiu będzie dalszym. Czyli modlitwa wypływa od serca, od nas. I to, co wiemy, że my się modlimy i rano, i w południe, i wieczorem. Może nie wszyscy to czynią, ale jednak to jest bardzo potrzebne nam, dla nas, jako dla wierzących, aby przez tą modlitwę do Pana Boga się przybliżać. Dziękuję. A co myślicie jeszcze? No nie ma innej drogi do Pana Boga, jak właśnie poprzez modlitwę. Modlitwa jest sposobem, ażeby móc się z Nim skontaktować. Może właśnie jedyny, tylko z Bogiem kontaktujemy się poprzez modlitwę, z nikim innym. Pięknie. A wielu ludzi, którzy obserwują chrześcijan, nie do końca rozumieją, jak to modlitwa pracuje. Marian wspomniał, że modlitwa jest dla nas dialogiem, rozmową z Bogiem. Co to znaczy, że gdy ja rozmawiam i mówię do Pana Boga, czy On mi odpowiada, czy ja słyszę jakieś głosy? Na jakiej zasadzie ten dialog odbywa się? Skoro modlitwa jest dialogiem, rozmową z Panem Bogiem, czy czasami to nie są monologi? Jak to wygląda? No, to jest bardzo różnie, szczerze mówiąc, i w zależności od naszego poziomu, poziomu jakiegoś duchowego, właśnie takie są nasze modlitwy.
Ale zanim jeszcze na to pytanie, to tak przyszła mi na myśl taka rzecz. Często wiem o jakiejś sytuacji, która zdarzyła się w życiu mojego dziecka, ale gdy z nim rozmawiam, to staram się, żeby ono najpierw mi powiedziało, co się wydarzyło i tak naprawdę co ono myślało. I wtedy wiem, na ile ono jest szczere ze mną, czy to, co mówi, wypływa jego serca. I bardzo dużo mi wtedy ta rozmowa mówi o moim dziecku, tak? I ja myślę, że modlitwa między nami a Bogiem też, po pierwsze, Bogu bardzo dużo mówi o nas, to jest z jednej strony. A z drugiej strony nam jest ona bardzo potrzebna, bo wtedy, kiedy w modlitwie potrafimy się otworzyć przed Bogiem, potrafimy powiedzieć to, czego być może nikomu więcej nie powiemy, to powoduje w nas pewne zmiany. To, że Bóg może do nas dotrzeć, bo widzi, że nasz umysł się otwiera na to, żeby przyjąć Jego słowa, tak? Na to, żeby przyjąć coś od Niego. I myślę, że bardzo istotna jest ta modlitwa. Fajnie, Kasiu, tylko powiedziałaś znów o tym, co my mówimy Panu Bogu. Tak. A jak Bóg rozmawia z nami? Odpowiedzi bywają różne. Często, czasem bywa tak, że jesteśmy zniecierpliwieni brakiem odpowiedzi. Bóg mówi nie, Bóg mówi poczekaj. Czasem Bóg mówi tak, ale my czasem próbujemy nagiąć odpowiedź Pana Boga do naszych oczekiwań. Też się na tym złapałam parokrotnie. Niby mówimy, niech się dzieje wola Twoja, ale zrób, Panie Boże, tak jak... Najlepiej, jakbyś tak zrobił, jak ja sugeruję. Ja właśnie tak. Ja myślę, że to jest naprawdę coś bardzo subtelnego, że możemy czasami słyszeć rzeczywiście głos i to się zdarza, Boży głos. Myślę, że Bóg odpowiada nam przez swoje słowo. Potrafi odpowiedzieć przez różnych ludzi innych, tylko trzeba być bardzo wyczulonym na to, co na to, żeby to po prostu jakoś zauważyć, tak? Żeby to zauważyć. Ja w swoim życiu miałam różne odpowiedzi na modlitwę i czasami właśnie to było przez ludzi. Czasami to była gdzieś myśl, która przyszła. Mówimy nie wiadomo skąd. A czasami to były po prostu pewne zbiegi zdarzeń, które po prostu wyraźnie wskazywały na to, że to jest wolą Bożą, że Bóg w ten sposób odpowiedział mi na moją modlitwę. Z tym, że troszeczkę drążej was, trochę niepokoję tymi moimi pytaniami odnośnie tego dialogu z Panem Bogiem. Bo czasami ludzie myślą, że my jakieś głosy słyszymy. Coś nam w głowie mówi albo jakieś widzenia mamy. Jak to jest z tym dialogiem? To, co my często podkreślamy, to, że my sięgamy do Biblii, szukamy odpowiedzi na różne życiowe pytania. Powiem wam, że ja jestem zaszokowany fenomenem Biblii, która została spisana przez około 40 pisarzy, często mówimy, z różnych profesji, z różnych kultur, z różnych środowisk, o różnym poziomie wykształcenia, zasobu słów, wyrażania myśli, form przekazu. Ale zawarte zostały uniwersalne prawdy, które są aktualne w każdym wieku, w każdym pokoleniu, w każdej sytuacji życiowej. My możemy odnaleźć siebie w konkretnym kontekście życiowym w danym czasie, który był, i odnieść to do współczesności. Bóg ciągle przemawia przez swoje słowo. On się nie zmienia, on jest taki sam. On mówi. Kasiu, wspomniałaś o tym, że często obserwuję swoje dzieci. I chciałabyś z nimi rozmawiać, nie tylko, żeby one mówiły do ciebie, ale także ciebie słuchały, bo dialog polega właśnie na wymianie. To jest bardzo istotne, żeby ten dialog nawiązać z Panem Bogiem. Prawdą jest też, co Mario wspomniałaś, że nasze modlitwy są bardzo roszczeniowe. Ja czasami to brzydko nazywam, że to są takie koncerty życzeń. Panie Boże, jeszcze to mi załatw. To mógłbyś mi zrobić. Mam z tym problem, to pomóż mi. W zasadzie ja jestem szefem, ale tak trochę byś mi pomógł.
Czym naprawdę jest modlitwa, jeżeli chcielibyśmy odbierać Boże błogosławieństwa? Czym powinna być? Może powiem tak, prawda? Gdy prosimy o coś, to potem dziękujemy za to. Bo są modlitwy różne. Powiedziała Kasia na temat dzieci. Tak szybciutko poszukałem sobie werset, taki ładny, znamy go. Ktoś może też jeszcze go zna, kogo dał przypomnienia. Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim. Czyli powiem, jesteśmy złymi? Tak. Od samego dziecka już jest człowiek złym. A dopiero przez Ducha Świętego staje się z Bogu posłusznym. I dalej właśnie pisze tak. O ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Prawda? Właśnie, gdy prosimy go, Ojciec daje nam dobre rzeczy, prawda? Te, które on uważa. To samo, co Kasia powiedziała o swoich dzieciach. Jeżeli przyjdzie jej dziecko i prosi ją o coś, co to by jemu zaszkodziło, na pewno mu nie da, prawda? Ale o dobre rzeczy na pewno warto prosić Boga i wiemy, że wysłuchuje. I w naszych czasach jest dużo ludzi, spotykam naprawdę bardzo wielu ludzi, czy proszą o coś, czy o pracę, czy o pieniążki nawet, czy o zdrowie. No są życzenia różne, powiedziałeś, prawda? Koncert życzeń. Także mówmy do Boga, a nasz dobry Ojciec wysłuchuje i daje nam to nieraz, o co my Go nawet nie prosimy, a to otrzymamy. No i to jest prawda, że w naszych modlitwach często o coś prosimy. A tak mi się wydaje, czy jesteśmy gotowi w naszych modlitwach rzeczywiście otworzyć się na tyle, żeby powiedzieć: Panie Boże, a Ty decyduj, albo Ty działaj w moim życiu. Ja na przykład, wydaje mi się, że często osoby nie chcą się modlić, albo są zniechęcone, nie chcą się angażować, czy dlatego, że czują, że jak oddadzą swoje serce Bogu, myślę, że to często jest w modlitwie, to nagle będą musiały w swoim życiu przeżyć jakieś zmiany, których tak naprawdę nie chcą. To jest to. Modlitwa nasza powinna być nakierowana na to, żeby odebrać coś od Boga. W sensie takim, nie naszych życzeń, ale czy ja jestem gotowa, żeby Bóg zadziałał tak w moim życiu, żeby mnie zmieniał i żeby mnie posłał tam, gdzie trzeba. To już nam jakoś ta druga strona nie za bardzo odpowiada. No i tu się pojawia wiara, kwestia wiary i ufności, zaufania do Boga. Jeżeli potrafimy Mu tak bezgranicznie zaufać, żeby oddać Mu całkowicie swoje życie, wtedy będzie to prawdziwa modlitwa polegająca, wynikająca z tej autentycznej więzi z Bogiem, szczerej, głębokiej, takiej. Natomiast my, tak jak Kasia wspomniałaś, te modlitwy mamy o różnym charakterze. Dziękuję. Ja może chciałbym tak popatrzeć na pewne przykłady biblijne. Dla mnie bardzo takim fajnym przykładem, kiedy Pan Bóg nawiązuje dialog z człowiekiem, a szczególnie przez proroków przekazywał pewne poselstwa do ludzi, kiedy powołał młodego chłopca, Samuela. I do niego wołał w świątyni: Samuelu, Samuelu, Samuelu. Podoba mi się postawa Samuela, który obudził się w środku nocy, pobiegł do swego przełożonego, najwyższego kapłana Helego, tak, i z pytaniem: czy mnie wołałeś? Twój sługa słucha. Myślę, że modlitwa jest pewnym przygotowaniem nas do słuchania, co Bóg chce powiedzieć. Nie tylko to, co my mamy do powiedzenia Panu Bogu, ale jeżeli to ma być dialog, żebyśmy posłuchali, co Bóg chce nam powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli troszeczkę na temat wysłuchiwania modlitw. Bo wspomnieliśmy, że nie zawsze Bóg odpowiada tak, jak byśmy chcieli. Nie zawsze odpowiada w sposób natychmiastowy. Czasami czekamy lata i nie poddajemy się, po prostu modlimy się, pełni ufności, że Pan Bóg spełni nasze pragnienia. Mieliście z tym problem? Tak. Modlitwa i brak skuteczności w modlitwie? Tak było z Danielem. Musiał odczekać pewien czas i przyszła dopiero odpowiedź, więc... Piękny przykład. Ile czekał Daniel? 2 tygodnie? 3 tygodnie, z tego co pamiętam, ale to nieistotny czas. Mm-hmm. Dosyć długo czekał. Tak.
Stosunkowo kilka tygodni to nie jest dużo. To jest długo. Ale ja znam ludzi, którzy latami się modlą w jakiejś intencji. Czasami jest to modlitwa wstawiennicza, prośba o drugiego człowieka, o uleczenie, o nawrócenie. I czasami widzimy, że tak jakby Bóg nie działał, nie czynił, nic nie robił, jakby nie było zamknięte, milczało. Ale czas pokazuje i ten człowiek pojawia się nagle w kościele i stąd nie zawątpię. Mamy ładną też takie wersety. Powiedziała Maria, że się modlili. My też kiedy modlimy, a nie otrzymujemy zawsze, prawda? Jednak Bóg wie, kiedy ma zadziałać. Ale znamy te wersety, to pisze w Mateuszu, rozdział 18 i wersety przeczytam 19 i 20, ale zacznę może od 20. Bo nieraz proszę, jest tak, że możemy się modlić sami, osobiście, a nieraz jest tak, że we dwoje, prawda? Mhm. Marysieńka, możemy się modlić? Gdzie dwóch lub trzech. Możemy się modlić. Modlimy, prawda? Tak, modlimy się często wspólnie. Albo wiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Prawda? I to jest piękna obietnica, jeżeli wiemy, że modlimy się i ten, który może nam coś dać, jest między nami, tylko nie może od razu, ale potrzeba też naszej cierpliwości nieraz. Jest też taki ładny wersecik, numer 19. Na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. I teraz zobaczmy, że między niebem a ziemią jest ogromna przestrzeń, prawda? Ogromna. I mamy zapewnienie. Jeżeli się będą modlili, otrzymają, bo tu jest obietnica Boża. Ja wziąłem ze sobą komóreczkę. Sprawdziliśmy na takim... Do komórki mówiliśmy szeptem. Ona do mnie, ja do niej. Szepciszko. I teraz zobaczmy sobie, że przez taką komóreczkę można nawet mówić za ocean szeptem. A jeżeli my nawet mówimy w myślach, nasz dobry Bóg zna nasze myśli. I jeżeli to jest według Jego woli, to pisze, że otrzymujemy. Dziękuję. Zadałem pytanie na temat skuteczności modlitw. I powiem wam, że niektórzy zniechęcają się, bo nie otrzymują odpowiedzi natychmiast. Albo nie otrzymują odpowiedzi, która by ich satysfakcjonowała, dawała jakieś zadowolenie. Tak, Bóg nie wysłuchał. Myślę, że to może być problem dla wielu ludzi. Żeby powiedzieć, że Bóg ma ostatnie słowo w każdej sprawie. I nie zawsze to, o co prosimy, jest właściwe. Powinniśmy zawsze powiedzieć, bądź Twoja wola. To jest bardzo czasami trudno powiedzieć, ale to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Właśnie chcę powiedzieć, że my każdą modlitwę kończymy tak, jak Pan Jezus polecił. Modlimy się w Jego imieniu, w Jego imieniu. Ale właśnie co to znaczy w Jego imieniu? Tak się nad tym zastanawiałam. To właśnie znaczy, że znamy Go i wiemy, jaka jest Jego wola w danej sprawie. Tak, skoro Mario wspomniałaś o modlitwie Ojcze Nasz, gdy mówimy Ojcze Nasz, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to tym samym wyrażamy, że chcemy, aby Jego wola spełniała się w naszym życiu. Czasami życie nie układa się, jak byśmy chcieli. Ale wierzymy, że Pan Bóg zawsze odpowiada tak, aby dla nas było jak najlepiej. W sensie duchowym, w wymiarze nie tutaj świeckim, tym doczesnym, ale wiecznym. I Pan Bóg daje to, co jest najlepsze dla nas. Czasami to są przychodzą rzeczy, które mu lepiej żeby nie nas nie dotykały. Czasami dotykają nasze ego. Pewne dotyczy to zaufania Panu Bogu w różnych okolicznościach życia, trudnych okolicznościach. Myślę, że przykład Jezusa Chrystusa, który miał zwyczaj modlenia się w każdej chwili swojego życia. Tutaj Maria na początku, ja dobrze pamiętam, co powiedział, zwyczaj rannego, popołudniowego, czy południowego tutaj modlenia się, czy wieczornego. Biblia wręcz nas zachęca, żebyśmy ustawicznie się modlili. Ja chciałbym
żebyśmy popatrzyli na modlitwę w troszeczkę innym wymiarze. To jest modlitwa, nie tylko dialog, ale także nawiązanie więzi z Panem Bogiem. Powiem wam, że ja znam małżeństwo, które było akurat w różnych miejscach świata i długo się nie widzieli. Przez kilka miesięcy i w ciągu kilku miesięcy, niecałego roku, wymienili korespondencję 150 listów. Co drugi dzień był list za oceanem. Wiecie co, a gdy mówimy o modlitwie, o kontakcie z bliską osobą, wielu ludzi nie rozumie może chyba do końca, że to jest to, jeżeli kogoś kochamy, jeżeli miłujemy Pana Boga, to dla nas modlitwa nie jest ciężarem. Pisanie listów do ukochanej osoby nie jest ciężarem. Prawda, Gasia? No, zdecydowanie. No tak, my też mieszkamy na odległości i Maniuś dzwoni do mnie po parę razy dziennie, ja tak samo do niego. Dokładnie. Tak więc, gdy mówimy o modlitwie, ona jest wyrazem naszej więzi do Pana Boga. To jest to, co my przeżywamy, doświadczamy z Panem Bogiem. I chcemy jak najczęściej z Nim rozmawiać. Muszę wam powiedzieć, że ja w ciągu dnia bardzo często się modlę. To nie są długie modlitwy. To nie jest wyznaczony czas, że od 7 do 8 będę się modlił. To nie jest ani czas po południu czy wieczorem. To jest odwołanie się do Boga w różnych okolicznościach mojego życia. To takie westchnienia do Boga. Panie Boże, bądź ze mną. Wskaż mi kierunek. Boże, nie wiem, co zrobić. Nie znam, jak powinienem zareagować. Pomóż mi. To jest po prostu w różnych okolicznościach. Mieliście to? Tak. Panie Boże, szczególnie w takich życiowych decyzjach to więcej czasu poświęcamy prosząc Boga, Panie Boże, pomóż, czy mam tutaj mieszkać, czy tam. Czy to ta osoba, z którą mam wyjść za mąż, czy ożenić się, czy to jest ta osoba, którą upatrzyłeś dla mnie. To jest wiele pytań, które możemy zadawać Panu Bogu, życiowych pytań. Myślę, że to jest bardzo uzależniające tak naprawdę. Jak ktoś spróbuje takiej modlitwy i takiej nieustającej modlitwy, to jest naprawdę uzależniające. Od tego się nie da jakoś... Jeżeli tego nie ma, to czegoś brakuje w naszym życiu. I to jest właśnie piękna ta relacja, że my możemy w każdej chwili ze wszystkim i nawet łapiemy się czasami gdzieś tam, że przychodzi nam to tak łatwo i bezwiednie, tak? Bo już mamy ten nawyk i... Myślę, że miłość Boża jest w nas i wtedy ona powoduje to, że automatycznie coś takiego w nas jest, że nie jesteśmy w stanie jednak bez tej modlitwy funkcjonować. Często są też modlitwy z inspiracji ducha na przykład. Ni stąd, ni zowąd mam myśl, zadzwoń do kogoś. Ja dzwonię, och, jak dobrze, że dzwonisz, jestem w takim dołku, porozmawiajmy o tym czy o tamtym na przykład. Dziękuję, moi drodzy. A dosyć dużo powiedzieliśmy na temat własnych doświadczeń, na temat modlitwy. Rzeczywiście Kościół, kiedy się modlił, zawsze przeżywał ożywienie. Ale Kościół to ty i ja. I kiedy my nawiązujemy kontakt z Bogiem, nawiązujemy dialog z Bogiem, jesteśmy gotowi na słuchanie Boga, możemy doświadczyć niezwykłych rzeczy w naszym życiu. Niezwykłych rzeczy. I tak jak Kasia wspomniała, jeżeli ktoś zasmakuje społeczności z Panem Bogiem, to tak jak Pan Jezus potrafi całą noc spędzić na modlitwie. To nie jest dla Niego coś tragicznego. No, każą mi się przez całą modlić noc. Nie, to było coś, co sprawiało Mu przyjemność. Czy my dzisiaj potrzebujemy mocy Bożej? Tak. Potrzebujemy mocy Bożej. Tobie powiedziałeś, prawda, że ożywienie. Nie ma ożywienia bez modlitwy, to jest niemożliwe. Tak sobie szybciutko odszukałem ten werset, my go bardzo dobrze znamy. Psalm 51, gdzie mówi Dawid o sobie, tylko przeczytam tak fragmenciki. To jest 12 werset. Serce czyste twórz we mnie, o Boże, prawda? Bo nawet powiedziałaś, Mario, o tych Laodycei, zimny,
albo letni, prawda? Mhm. To każdy wie, jaki jest. Dlaczego zimny? Może daleko od Boga jest, ale może jeszcze wrócić. Boże, stwórz we mnie serce czyste, o Boże, prawda? A dalej piękne słowa mówi, ofiarą Bogu miło jest duch skruszony. Jeżeli każdy z nas będzie miał tego ducha skruszonego, moja wina, mhm. bijemy się w swojej piersi, tak? Mhm. To będzie ta właśnie ożywienie i na to oczekujemy. No, jeszcze jedno, jak mogę dodać, jeżeli chodzi o osobistą modlitwę, nie wierzę w to, że gdy się ktoś modli, nie widzi rezultatów modlitwy. Po prostu wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Jeżeli przychodzi jakaś odpowiedź później albo nie przychodzi, to ja zawsze taką mam myśl, bo Bóg ma swój plan. On wie, co, kiedy i jest potrzebne człowiekowi. A w wielu, wielu przypadkach, kiedy się modlimy, są to drobne rzeczy, ale widać je codziennie. Codziennie gdzieś to prowadzenie Boże, codziennie gdzieś tam Bóg odpowiada na nasze modlitwy. I nie wierzę, gdy ktoś się modli, że ty tego nie widzi i nie zauważa. Dziękuję. Moi drodzy, to co mówimy na temat modlitwy, o potrzebie modlitwy, nawiązania kontaktu z Bogiem, to jest coś, co możemy doświadczyć w swoim życiu. Ktoś, kto tego nie doświadczył, może czytać w Biblii i nie zrozumie, o co tutaj chodzi. Bo to nie pracuje, to nie działa, to nie jest efektywne. Ale ktoś, kto zasmakował, krótko powiem na zakończenie, że w moim życiu ja, gdy rozmawiam z Bogiem, obserwuję okoliczności mojego życia. To jest sztuka obserwacji, jak Bóg stwarza pewne okoliczności w moim życiu i daje mi odpowiedź czasami przez drugiego człowieka, przez okoliczności życiowe. Czasami pewna rada drugiego człowieka. Bóg może przemówić przez dziecko, może przemówić przez człowieka spoza Kościoła. Są różne formy przekazu, które używa Pan Bóg, ale ważne jest, żebyśmy mieli słuch wyczulony na Boży głos. Moi drodzy, musimy kończyć. Jeszcze szybciutko może zdanie jedno? Powiedziałem ten wierszyk, prawda? Mamy uszy mieć wyczulone. Duchu Boży, Duchu Święty, w swojej istocie niepojęty, Ty przebywasz między nami, z Tobą nie jesteśmy sami. Ty nas tutaj sprowadziłeś, Ty nasze serca zmieniłeś, Ty naszą myślą kierujesz, Ty nas uczysz i hartujesz. Ty wystawiasz nas na próby, Ty ratujesz nas od zguby, Ty chcesz, byśmy wierni byli, Ty chcesz, byśmy zwyciężyli. Duchu Boży, Duchu Święty, w swojej istocie niepojęty, Ty przebywasz w nas i między nami, z Tobą nie jesteśmy sami. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Moi drodzy, zachęcam nie tylko nas, ale naszych słuchaczy do tego, żeby spróbowali doświadczyć Boga w modlitwie. Jest coś, czego nie potrafimy wytłumaczyć w sposób ludzki. Nie potrafimy poznać anatomii modlitwy. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś doświadczył Boga w swoim życiu. Abyś spróbował modlitwy, nawiązania żywej więzi z Bogiem. Bóg jest żywy. I trzeba z Nim rozmawiać tak, jak się rozmawia z przyjacielem. Chrystus daje nam przykład, że tylko poprzez tą stałą więź z Bogiem On mógł dokonywać takich rzeczy, jakich dokonał. I my możemy iść Jego śladami, naśladując Go również w modlitwie. Obyśmy byli takimi ludźmi, którzy nabierają mocy w Duchu Świętym właśnie przez otwartość naszych serc na działanie Boga. Modlitwa ma to uczynić. Chcielibyśmy zakończyć również to studium krótką modlitwą. Łaskawy Boże, tak bardzo jesteśmy Tobie wdzięczni, że Ty chcesz rozmawiać z nami ludźmi. Że Ty chcesz rozmawiać z każdym człowiekiem. Dziękujemy Ci za to, że Ty pierwszy próbowałeś już w raju nawiązać dialog z Adamem i Ewą. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, jest dla nas wzorem modlitwy, który pokazuje, że nasze zwycięstwo, nasze życie duchowe może wzrastać tylko poprzez więź z Tobą. Ojcze, prosimy Ciebie, abyśmy Ciebie doświadczali
każdego dnia. Proszę, abyś błogosławił Mariana, Marię, Kasię, abyś błogosławił mnie, błogosławił naszych bliskich. Błogosławił wszystkim ludziom, którzy Ciebie szukają i którzy jeszcze nie doświadczyli rozmowy z Tobą. Dziękujemy Ci za ten czas, kiedy mówiliśmy o tym, jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu. Uwielbiamy Ciebie, Panie Boże. Oddajemy Tobie chwałę i cześć. Bo Ty masz ostatnie słowo w naszym życiu. I cokolwiek czynisz, wiemy, że czynisz to jako dobry ojciec, wychowując swoje dzieci. Niech imię Twoje będzie uwielbione i błogosławione na wieki. W imieniu Jezusa do Ciebie, Ojcze, się zwracamy. A Ty wysłuchaj modlitwy naszej. Amen. 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 Serdecznie zapraszamy za tydzień na kolejne studium Słowa Bożego i wierzę, że będziemy mówić o tym, co jest praktyczne w naszym duchowym, chrześcijańskim życiu. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.